spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. What have you learned? I was programmed to beat you. Cześć, siemanko, z tej strony Patryk, jest ze mną Mateusz. Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie Klimaszewscy, właśnie u Mateusza. Tak, szukamy obornik. Dokładnie, jakoś około, w tamtym tygodniu Mateusz do mnie napisał, że po weekendzie będzie zaczynał działać. No i przygotowaliśmy sprzęt. Tak, i mi zapaliła się lampka, że no trzeba nagrać, skoro tak, to ten. Umawiamy się na konkretny dzień i działamy. Dzisiaj już w sumie od samego rana, nie? W której wystartowaliśmy? No, przed 9 zaczynaliśmy pomału. Także tutaj już kawałek. Tak, pierwszy dzień trząkania u nas w roku. Tak jak widzicie, kawałek już tutaj zarzuciliśmy. No już zaraz będziemy mieli prawie 90 dary za trząkane. Nie śpieszymy, oszczędzamy rozrzutnik, aby do końca tylko dochodził, bo dużo trząkania w tym roku ma. Na miniaturce zobaczymy, jak będziemy oszczędzać. O, powiedzmy. Czeka nas dzisiaj orka. Już tak, jak najszybciej, bo schnie. Dzisiaj straszne słońce, mocno suszy. Jeszcze zostało nam gdzieś 60 ary do zarzucenia i będziemy je orać. No, zarzucimy ten kawałek. Tutaj jeszcze macie po lewo, widać. Tutaj ten wytależowana trawa, będziemy też kukurydzę siać. Także to nam zostało do zarzucenia, my zaczniemy orać. No jeżeli się wyrobimy dzisiaj, to jeszcze jeden kawałek będziemy zaczynać. Tak, jeden jeszcze kawałek tam przy domu, gdzie widzieliście te ujęcia z ładowania, nie? Z drona i tak dalej. Także jeszcze tam ten kawałek też czeka. Tam ile jest? 2,5? 2,5 hektara. No, także jeszcze trochę pracy jest. Przede mną dzisiaj też czeka jeszcze jeden film Pawła. Pewnie zobaczycie go tydzień po tygodniu, nie? Bo teraz w tą niedzielę świąteczną wleci film. No i to, że święta, to chcę wam też złożyć życzonka. Właśnie, także zdrówka. Tak, szczęścia, wszystkiego kasy. Dobrego i dużo kasy od zajączka, żeby tam dał dużo, nie? Lepszych czasów. Dokładnie. Byśmy uciekali. A my przerzucamy GoPro na głowę może i będziecie działamy widzieć dalej. Inaczej. Mamy no tak. GoPro na głowę. Na górce? Tak. Trząkamy, jak widać, rozrzutnik 8 metry sześcienne prawie ma. A ile w niego wchodzi, to ciężko mi powiedzieć. Coś tam wchodzi, no. Burty już rozgięte, to trochę więcej. No, się rozpuł delikatnie nam. Ale miejmy nadzieję, że ostatnie jego trząkanie może coś się uda nowego przeprowadzić na dniach. Plany już są, ale to nie będziemy zdradzać. Co się okaże. Różnie może być. Czasy niepewne. Człowiek się boi inwestować. Ciągnik to Steyr, tak już widzieliście już tak, kilka lat temu. Trząkamy ciągnikiem Steyr 4085 po małych modyfikacjach. Niestety ten rozrzutnik trochę no, za mały do niego, ale na razie działamy czym mamy. Mateusz dorzucił. Tutaj stoi ładowarka, nowy nabytek tegoroczny. Znaczy no to tamtegoroczny, bo przyjechała w grudniu do nas. Ale teraz dopiero tak naprawdę pierwsze testy przechodzi, mocniejsze jeszcze. Przy ładowaniu właśnie. Na razie ładujemy krokodylem. Czekamy na łyżko krokodyla. No tam znajomy jeszcze go produkuje. Zobaczymy, kiedy wyprodukuje. Miał być akurat
na trząchanie obornika, ale się nie wyrobił niestety. Chociaż i tak bardzo szybko i zwinnie idzie. O ładowarce coś powiemy bardziej szczegółowo, jak będziemy w ładowarce siedzieć. Dokładnie, jakbym wyjął mi to z ust, chciałem to samo powiedzieć. Tak. Już tutaj kończymy, tak zaraz tak, będziemy podjeżdżać pod pryzmę. Zaraz będziemy kończyć. Pokażemy wam ładowarkę i w środku i z zewnątrz, bo były już tak, prezentacyjny film mieliśmy. Ale teraz może trochę więcej o niej powiemy. Już teraz mogę trochę się wypowiedzieć, ponieważ już przepracowała 160 godzin u nas na gospodarstwie. Niby dużo nie, ale jednak jakoś na godzinę lecą. Trochę tu, trochę tam. Dużo ludzi mówiło mi, że u niej ładowarka się nie sprawdzi, że będzie za mało używana, ale no nie wiem, na razie spełnia swoje zadanie spełnia w 100%. Jestem zadowolony. Jak na ten moment. Zobaczymy, co będzie. Życie dalej pokaże. Ale no, może troszkę trzymała jednak po dłuższym użytkowaniu. Może tak co myśli, że można było wziąć model większy. Ale na to wielkość, jak na razie mamy gospodarstwa, to jest wystarczająca. Ja niedawno podjechał do nas Paweł, robił obchód wioski samochodem. Tak, był u nas u taty mojego, tam młot udarowy przywoził, przy remoncie działają. I pogadaliśmy też na temat meczu ostatniego z Walią Polską. Paweł mówił, że siedział do samego końca, oglądał karnę wpatrzony tylko tak w telewizor i patrzy. Fajnie, że się udało, tylko że najgorzej, że teraz ta grupa śmierci. Bo tam mamy co? Na pewno będzie trudno, no. A może akurat chłopaki nas zaskoczą? Może. Widać, że gierka trochę się poprawiła też, nie? Jest trochę inaczej te przerzuty na drugą stronę, celne przede wszystkim. No jest, inna gra. Udało się tak fascynować tą panią, także no zobaczymy, nie? Euro już niedługo. Ostatnio z Pawłem fajne kuponiki postawiliśmy, wygraliśmy na meczu z Polska-Estonia. Fajne pieniążki zgarnęliśmy. Także też udane baraże też dla nas finansowo. No, bogatemu to zawsze wiatr w oczy. Głupi to zawsze ma szczęście. Tak to jest. Lecimy do ładowarki. Idziemy do ładowarki. Zaraz pokażemy wam co i jak tam. W środku trochę z zewnątrz. Tak, tu trawa potalerzowana na raz. Ładnie się przewróciła. Zobaczymy, jak będzie pług ją obracał. Mam nadzieję, że nie będzie za twardo, bo chociaż jest dosyć ładnie wilgotno, to myślę, że powinno ładnie obracać. Dobrze. Dobra, widzimy się za chwilę w ładowarce. Idziemy, pokażemy oba zestawy z zewnątrz. Tutaj sztajer, nie, bo trochę ten 4085 kompakt, tak jak wspominałem. Mamy konsolę Natura od roku? Tak, od roku jest założony na niego tur, ale to do złożenia BL przede wszystkim. Tu mamy rozrzutnik. Z tej strony trochę lepiej wygląda, jak z tamtej. Tamtej nie będę pokazywał, bo wstyd. Tamtej wstyd. Tu mamy ładowareczkę, mamy krokodyla. Ładowareczka się prezentuje tak. Tutaj po ostatnim przeglądzie była wszystko sprawdzone. A maskę bym wam otworzył, ale zamknięta, bo ostatnio zostawała na polu. Sztywna jest, się nie buja. O! Ładny sprzęcik, zgrabny. Bardzo wygodny w stodołach do wyrzucania. Co tu więcej? W środku ewentualnie można tylko pokazać. Z zewnątrz nie ma wiele do pokazywania. Drzwi się same zamykają. Tak. Sezamie, zamknij się. Automaty. Jak wiatr zawieje z tej strony akurat. Tak. Wiadomo, ładowareczka jest to Farmer TF33.7. O, nie pamiętam. Dobrze powiedziałem. To jest ładowarka
115 koni, 3,3 udźwigu, no i tam niecałe 7 metry unosi do góry na wysięgu. No, więcej nie potrzeba, chociaż mamy jedną taką klatkę, co by się przydało jeszcze parę centymetry, bo nie mogę sięgnąć do końca łyżko, do ściany nie mogę wybrać, trzeba widłami pomagać, ale może coś kiedyś się wymyśli innego. No, ładowarko, jak widać, jest zgrabna robota. Teraz dużo szybciej jak traktorem. No, bardziej skrętna i tak dalej, nie? Tak. Mamy... Pakpaki. Na krokodylu nie mamy akurat hamulca założonego do hydrauliki i sam się zamyka nam, ponieważ no, nie było planów, że będzie ten krokodyl pracował przy ładowarce. Miał być łyżko krokodyl właśnie, ale no, wyszło jak wyszło. Musimy korzystać na razie z tego, co mamy. Szukamy używki jakieś, ewentualnie właśnie też łyżki, na razie, jeśli by ktoś miał do ładowarki. Ja sobie ją już przerobię pod mocowanie swoje. Jakieś fajne, w fajnym stanie przede wszystkim, żeby była w miarę. Bo też nie chcemy gruz zakupywać, żeby potem całego remontować. No to samo, co poczekać i zrobić od podstawy. Także jak ktoś by miał, to możecie się odzywać śmiało tak. W komentarzach. Jak widać, rozrzutnik naładowany, dużo nie ładuje, powiedzmy. Ale tutaj już w miarę równomiernie się staramy go. No tutaj właśnie, o to mi chodziło, że może być awaria jeszcze do końca dnia. Ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze przed świętami. Nie będzie nam humoru nic psuło. Już coraz dalej, także zaraz może... Tak. Patryk, bokiem będzie rozrzucać. Patryk się cieszy. Mówi, że słabe pole wybrałem, że nie jest za mokro. Tutaj w topy nie będzie mógł nagrać. Siemanko, z powrotem jesteśmy. Już teraz orzemy. Obornik. Się na nowy ciągnik? Tak, no nowy. Nowy, 2 lata już mamy go na gospodarstwie. No ale jeszcze na kanale wcześniej. Nie było, prezentacji to jeszcze go nie było. No faktycznie. Także no nowość to, na kanale będzie. Tak, mamy tutaj Kubotę M7 150. Tak, bo to 3 to jest seria, trzecie wyjście modelu. Premiumka, trochę w innym wyposażeniu, bo na elektrozaworach, na trochę bogatszej wersji. Ale no, padło akurat na premium, ponieważ na zwykłej mi się nie podobało położenie dźwigni, jakoś nie podchodził dla mnie ten ciągnik. Dlatego właśnie wybraliśmy premium. No, ciągnik też się jak na razie się sprawuje bardzo fajnie. Orzemy pługiem Unio. Już trochę latek ma, ale robotę robi, jak widać. Ładnie, równo z tyłu zostaje. No, orzemy po łące, dlatego tak się przykurza trochę. No już łąka nie była bardzo dawno orana. Nie pamięta, kiedy ostatnio była orana. Ale jak widać, wilgoć pod spodem mamy. W sumie tutaj mamy niski poziom wód gruntowych, bo mamy rzekę niedaleko. A więc ładnie to wygląda. Kto już do ciebie dzwonił? Mama. Już? Zaraz odzwonię, spokojnie. Musimy trochę pług przestawić, rozkręcić łącznik, bo troszkę za mało rozkręcony. Tu wyskoczysz? No. Się przestawimy.
przestawimy trochę, bo patrzy, że nie mogę go do góry już więcej unieść, a troszkę może by było mu potrzeba, tak patrząc. Tak, wyskocz tylko. To do góry, no i rozkręcaj w drugą stronę. Siły, nie w tą stronę jednak. Druga? No, bo rozkręcić masz. O. Teraz siły nie trzeba. No, jeszcze trochę. No i dobra będzie. O. Ułóż. O tak. Powinno być dobrze. Poprawimy troszkę. No lepiej iść. Tak to wygląda. Dzień. I dzień minął. Mamy właśnie. W sumie to ile to chwila moment. Już mamy minęło. Godzinę prawie drugą. Powiem wam, że trochę się zdziwiłem, bo miałem plan trochę więcej zrobić. Ale no niestety życie weryfikuje. Czasami. Czas ucieka nieubłaganie. Tak. Ale zobaczymy, tak w miarę jeszcze czasowo to do porządku może założę tutaj to co mamy. Się uda. I po porządku bym jeszcze z 2-3 godzinki potrząchał obornik przy domu, to tam bym już mało by mi zostało. Na jutro bym tam miał też gdzieś tak z 1,5 hektara, to do wieczora bym zarzucił, zaorał. No i przed świętami tak naprawdę to już więcej chyba nie będę trząchał, tylko tam ten kawałek mi zależy przy domu jeszcze zatrząchać, żeby nie schło. Tam jest był poplon. Poplon przetalerzowałem, bo się bałem, że może pług nie obrócić, bo dosyć gęsty urósł. Ale ładnie skipki teraz się odkładają. Jutro, tak patrzę, to chyba jeszcze wieczorem będzie trzeba włókę zapiąć. Jak dzisiaj popada, to trochę rozbije ten deszcz, to brus, te odkładnie. I byśmy może łuko przejechali, żeby parowanie przytrzymać. Trzeba walczyć o to nasze wilgoć, co teraz się udało nazbierać przez zimę. Mało baterii zostało. Choć dość długi ten vlog powinien nam wyjść. To co? Miejmy nadzieję, że będzie się podobało. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich vlogów z Mateuszem, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Troszkę powiedzcie, jak z kamerą się oswoić muszę jeszcze, bo... Dokładnie. Powiedzcie, jak to wam się podoba. Co byście chcieli się jeszcze dowiedzieć? Dokładnie, ogólnie. W gospodarstwie. Tak. Mateusz otwarty jest, także... Na propozycję jestem bardzo otwarty. Możemy coś pomyśleć. Także jeżeli byście chcieli coś konkretnego zobaczyć, jak u Mateusza to wygląda, dawajcie znać w komentarzach, na pewno będziemy rozmyślać to i nagrywać raczej, nie? Bo tu takich rzeczy... Tak, pewno... tutaj będziemy na pewno coś kombinować. Dokładnie. Postaramy się jakieś rozrywki dostarczać. Także dajcie znać w komentarzach. Łapki! Dajcie dla motywacji. I motywacji dla Mateusza i dla mnie, oczywiście przy montażu i przy nagrywaniu. Dokładnie. A my będziemy się z wami żegnać. I dziękujemy za oglądanie i widzimy się za tydzień. Cześć! Hejka!